By lepiej zrozumieć kontekst tego odcinka, zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów z nadmorza. Otóż okazało się, że nagrałem trochę więcej materiału niż myślałem, przez co muszę podzielić to na więcej odcinków. Idziemy do takiego domu, co do góry nogami jest. Zobaczymy, co to będzie. Uwaga, moja reakcja na wejście. Ej, nie jest źle. Dobra, jest trochę nieswojo. Gdyby to nie było z górki, to by było git. Ej, ale zobaczcie, odkurzasz na górze. Ej, im mniej się rozglądasz, tym lepiej. Jak ja patrzę w kamerę, to jest git. Idziemy dalej? Z siostrą wbiłem w ogóle. Bo rodzice nie chcieli, żeby mi się w głowie nie kręciło. Młoda chciała zobaczyć, to stwierdziłem, że z nią pójdę. Ogólnie to jest fajnie. Ej, jak tam? Muszę siostrę potrzymać, bo jej się źle robi. Dobra, chodź. Wpadajcie na jej kanał. Chodź dalej, zobaczmy. Patrz, to jest pokój dziecięcy jakiś. Wow, ej, ale schiza jest. Bo w tym problem, że to jest z górki. Tak, bo to nie jest taki prosty. Zobaczcie, łóżeczko. O, siema za kratami, ale to jest delikatne. To nie jest taki prosty dach. Patrzcie, w ogóle tu są jakieś laczki, jak to mocno jest przymocowane. Ej, nice, pokaż, tu są takie zabawki w ogóle. Tak, ładne. Wiecie co? Normalnie my jesteśmy tak krzywo, dlatego że ten dom nie ma takiego prostego dachu, tylko ma dach taki. Tak, jak w każdym domku jest utrudnienie, że po prostu podłoga jest z górki, nie? Dobrze ci jest? Tak. Ło, tu też pokój dziecięcy, ale dziewczynki jakieś. Ej, tu jest już gruba schiza, zaczynam się przewracać. Ja sobie muszę usiąść, ale schiza, chłopie. 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 A powoli będziemy pasować, bo ja już dostaję schizy, wam powiem, powoli. I się w łeb uderzyłem. Patrzcie, jaka schiza, tej, lustro. Patrzcie, to jest lustro. A tu jest lampa działająca. Tu mamy szafę. Dobra, idziemy dalej. Żeby sobie w błędniku nie pomylić, to za dużo się nie rozglądać. Dobra, spoko. A patrzcie, to jest na takie kątowniki to przymocowane. Jak byłem młodszy, to miałem takie krzesełko właśnie, też z Ikei, coś jak ten stolik. Ej, fajnie, powiem wam, że byłem 2 lata temu i tak mnie zeschizowało, że praktycznie od razu po tym wyszedłem, nie? Ale teraz jest spoko, chodzę tutaj nieźle. Patrzcie, ale klamki od okien zamocowane normalnie. Działające okno. Nie, ja nie wchodzę na górę. Ale patrz, schody masz normalnie. Ja wejdę na chwilę, jak chcesz, to poczekaj. Uo, ale schiza. No właśnie tak jak mówiłem, w tym problem, że to jest z górki. Gdyby nie było, to by było spoko. A kanapa jest taka. Patrzcie, dywan normalnie, gitara. Kolejne okno. Tu tym razem jest zakluczone w sumie, bo to logiczne, ktoś by mógł wylecieć. Bo one krzywo chodzą. Idziemy dalej. Sypialnia, ale fajna, różowa. Kolejne okno, radiobudzik. Nawet podłączony, ale kleju nawalone. W sumie to się nie dziwię. Komoda, łóżko. Patrzcie, laczki. Typowo. Tutaj jadalnia, stoliki. No to jest taki jakby aneks kuchenny zrobiony. Działający telewizor do góry nogami. Nie no, szanuję. Widziałem, że kiedyś w domku był zamocowany normalnie. Ale tutaj spoko. Tak, działający. Świnka Pepa do góry nogami. Drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe, nie spadniesz. Buciki, klucze. Drzwi wejściowe. Patrzcie, karnisze. Szkoda, że firanek nie ma. Ale kuchnia fajna. A tu jeszcze łazienka jest. Co? Ej, ale schiza, dobra. Wiem o sobie, ja tu idzie chodzić dookoła. Tu jest ta sypialnia, w której przed chwilą byliśmy. Pralka, co prawda nieprawdziwa, bo normalna by nie wytrzymała, ale bardzo wierna replika. Wanienka dla dzieci. A tu nawet nocnik. O, a tu mała kamera. Tu prawdziwa szafka pod umywalkę. Prawdziwa umywalka akurat. Prawdziwe lustro, siema. Pisuar. Pisuar, beczka. Wanna, taka co... O Jezu, ale schizy dostałem. Dobra, już się zaczyna źle robić. Tak jak pod tą wannę wszedłem, już się nieswojo robi, mi się zaczyna w głowie kręcić. Prawdziwy kran, prawdziwe wszystko. Fajnie, gniazdka do góry nogami, takie ten. Oj, coś co każdy zawsze robi, to jest takie memiczne, sedes. Dobra, idziemy jeszcze dalej. Chciałem wam tutaj, o jest taki korytarz.
chciałem wam pokazać tą kuchnię. To jest takie dla dzieci właśnie, do jedzenia. A tutaj mamy prawdziwą taką kuchnię. Kuchenka Samsunga, ej, ona też jest legitna. Tylko, że jest zamknięta. Pewnie części ze środka ma wyrzucone. Tu jest taki typowy zegar kuchenny, taki też mieli w polskich szkołach. Tutaj mamy szafki na dole. Nie, co? To są szafki na górze, a to są szafki na dole. Fajne. Czy to się otwiera? Nie, tutaj mamy zablokowane, ale w środku widzimy herbata, która jest do góry nogami. Fajne. O, a to się otwiera. Patrzcie, to są te prawdziwe odbojniki. I to się otwiera. To nie. To też nie. Widocznie kiedyś się otwierało, ale nie wiem, czy ktoś tego nie uszkodził. To też się nie otwiera. A to się otwiera. Prawdziwa szafka. Ładne. To się kręci, bo tak jak mówiłem. O, to jest prawdziwa kuchenka, tylko że częściowo rozmontowana. To na przykład jest wyjęte. Tu się nie otwiera, bo jest blat. Ej, co jest? Zlew, prawdziwy zlew. Patelnia. Szuflada. Zlagowana, ale kiedyś działała. To też tutaj jest lekko pouszkadzane, nic na chama. Półeczki. O, no jest lekka schiza, ale jest fajnie. Dobra, będziemy lecieć na dół. O, tu jeszcze jest taki... Taka lampa, ona chyba działa. Albo działała. Tak, ona normalnie działa. Widzicie? Lampa do góry nogami. I widzicie, tu jest takie... O, na wcisk, taki wyłącznik. Że jak jest na podłodze, to się normalnie stopą go robi. Ale fajne. Regał do góry nogami, dobra, wracamy na dół. Byłem kilka lat temu w takim domku do góry nogami. Nie podobało mi się to do końca, głowa mnie bolała cały dzień. Posiedziałem tam może niespełna 30 sekund. Ale tym razem serio fajnie, mi się podobało. Pozwiedzałem sobie i górę i dół. Najważniejsze to w sumie nie myśleć i za dużo się nie orientować w terenie. Trzeba trzymać się ścian, bo to idzie z górki. I właśnie w tym największy problem jest, jakby to było na płasko, to by nie było takiego efektu. Ale w tym problem jest, że to idzie z górki i że błędnik nie ogarnia tego, że wszystko jest do góry nogami. Ale ogólnie bardzo fajnie. Wiktoria nie dała rady do końca. Pozostała sobie na dole, się trzymała poręczy. Ale mi się podobało, kibelek do góry nogami, inne fajne kapcie przy łóżku, też do góry nogami na suficie, fajnie obejrzeć. Mogliśmy także obejrzeć świnkę Pepe do góry nogami, telewizor do góry nogami, lampy do góry nogami, wszystko bardzo fajnie. Akurat ten domek był bardzo ładnie przygotowany z zadbaniem o praktycznie najmniejsze szczegóły, co mi się podobało, bo dużo domków jest zrobione na odpieprz i połowę rzeczy jest w nich normalnie. Ale w sumie polecam, no może nie każdemu, bo wiem, że niektórzy nie dają rady, ale mi się akurat tym razem podobało. W każdym razie bardzo wam dziękuję za oglądanie tego krótkiego tutaj odcinka. Właśnie nie wiem, może to wrzucę do następnego, bo dużo tego materiału mi się nazbierało i myślę, że z samego domku warto osobny odcinek złożyć. Więc zostawcie łapkę w górę i suba. No i widzimy się w następnym. Pozdrawiam.